Ale słuchajcie, ledwo żeśmy zaczęli, mogę wam powiedzieć tylko tyle. A tu kurde, ojojoj, ale bym się pośliznął. A tu słyszę, że jest złoto. Jak jest złoto, to lecę do nich. Cześć kochani, witam serdecznie. Niedziela, piękny słoneczny dzień, aczkolwiek okazja, dla której się spotykamy, nie jest już dla nas taka radosna. Dziś po raz ostatni spotykamy się z Basią. Z tego względu zjechała się naprawdę masa, słuchajcie, masa ludzi. Tu nie będziecie widzieć z tej strony, bo słońce daje, ale jest nas tutaj około 15 osób. Przyjechaliśmy powiedzieć Basi do widzenia i pożyczyć jej szczęścia na nowej drodze. Także kochani, spójrzcie, co tu się dzieje, a ja wiem, że jak jest tyle osób, to dziać się będzie na pewno ciekawie. Zapraszam. To ty? Nie, nie ty? Nie ja. To też nie ty? To też nie ty, te złoto? Nie. Jeszcze ja nie zacząłem. Jeszcze nie, to dopiero zacząłeś. Bóg, słuchajcie, teraz najlepsza scena filmu, ale zdarzyła się, kurde, taka rzecz, że uwaliło głos i niestety będzie tylko i wyłącznie z dubbingiem. Radek mi podaje piękny pierścioneczek, który namierzyła i znalazła Basia. Radek jako partner pomógł jej wydobyć ten pierścionek. Basię widzicie z boku, o tu. Basia, my oczywiście ci bardzo, bardzo gorąco gratulujemy, a ja wam mogę teraz powiedzieć już szybko, że pierścioneczek był u jubilera i to są 3 rubiny i 4 szafiry. Także niesamowita sprawa. Basiu, będziesz bogata, tyle ci mogę powiedzieć. Słuchaj, fajnie, fajnie, że to zdarzyło się tobie ostatni raz na Tamizie i Tamiza pożegnała cię naprawdę przepięknie, naprawdę przepięknie. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie ci pogratulować, bo to jest naprawdę fant kozacki, muszę ci powiedzieć, naprawdę kozacki fancik. Słuchajcie, o, leci gwiazda i słyszę już z daleka, że ma sreberko, także lecimy do Basi, słuchajcie. Co masz? Ładne sreberko masz? O, bardzo ładne. Ojojoj! Basia, co to jest? Czekajcie, ja wam się jakoś postaram obrócić, żebyście zobaczyli. Coś takiego, słuchajcie. To jakiś medal albo coś? Słuchajcie, przyjrzymy się temu zdecydowanie. Kurde, no, nie wiem, co to jest. No, coś fajnego, słuchajcie. Porobimy zaraz foty i zobaczymy, przyjrzymy się. A tymczasem na pożegnanie, kurde, normalnie żółwik, panie z Łokietka. Żółwik z Łokietka. Niech będzie. Marcinie, to chcesz kupnąć? Piękne. Zapociłam się trochę, ale warto. No było. I super, no i wiedziałem od razu, że jak biegniesz, że coś jest na rzeczy. Także spoko. Michaś, to co znalazłeś i co nie widziałem? No anteny, takiego jeszcze nie widziałeś. Pokaż go. Pokaż. Ja też pierwszy raz takiego widziałem. Też pierwszy raz, kurde, wiecie co, słuchajcie, jak tu się zrobiło strasznie słonecznie. To jest widzisz, że odbiór no. Z tą koroną. Tak. O kuźwa. Słuchajcie, ja też... 1919 rok. Pierwszy raz to jest Commonwealth of Australia. Ja też pierwszy raz takie coś widzę. Słuchajcie, chodzi się tutaj do cienia. Może tutaj będzie lepiej coś widać. Ja nie zawodzi. Wiem, że tutaj jedno i dwóch pensji. Słuchajcie, one penny. O, i tutaj będzie widać, ale idzie echo. No jest, słuchajcie, taka jeszcze fajna wylizana, kurde. No, gratulować, kurde, Michasi. Szukaj coś dalej. To siema, słuchajcie, ja postanowiłem się wybrać tam na drugą stronę, bo tam jeszcze nigdy nie byłem. Także lecimy. Klapeczki. Ściągamy skarpeteczki. Idę tam zobaczyć na oko.
Słuchajcie, dla Pawcia wpadło teraz coś takiego. Nie wiemy dokładnie, co to jest. No ale blaszka jest zdecydowanie ostemplowana. No nie wiem, porobię lepsze fotki, jak tego to zobaczymy później. To słuchajcie, Adaś wrócił i naszabrał normalnie mnóstwo fajnych, modernistycznych monet i między innymi jakiś fajny, jak ty to mówisz, szpachlerzyk, tak? Taki kalendarzyk, kurde, jakby hinduski albo coś w tym stylu. No i kilka monet, no i tu jest jedna moneta starsza, ale trzeba ją przeczyścić. A tak to wszystko modernistyczne. Ale jak widzicie, kurde, chwilę na Tamirze, ile połaziłeś? Z półtora godzinki i na polu tego nie znajdziesz. Także gratki, Adaś. Słuchajcie, a co się okazało, że to jest centralnie, tego teraz tak dobrze nie wiem, na kamerze nie widać, ale to jest najnormalniej w świecie rose farting, który nie został ucięty. Czekajcie, ja go jeszcze namoczę. On jest normalnie z dwóch stron, także jest centralnie dwustronny i to jest na 100% rose farting. Czyli James. On po prostu został nieucięty, także no zajebista znajdka, naprawdę bardzo fajna znajdeczka. Gratulować tylko, Pawle. No i słuchajcie, jeszcze kopiejka jakaś dziwna dla Pawła wpadła, także no zaczyna się coś dziać. Chłopaki jeszcze kopią. Basia tam w rogu. Marcin, kurde, Rafał też coś musi wykopać, także dziobiemy dalej. Poszukiwania zaginionej arki z Basi wypadło z łapki. Na sam koniec. No fajne było, ale słuchajcie, no Basia pokazywała panu i wypadło. Ale ona mówi, że znajdzie. Radek jej pomoże. To co, Misio, pokopałeś se w końcu dzisiaj, co? No trochę nadziałałem. Słuchajcie, patrzcie, jest piękny, jak ty na to mówisz? To jest ta, fairy tale czy jakoś tak, fairy tale, tak? Ale... No. A jak to po polskiemu? No, kurde, wróżka? A, wróżka zębuszka. Wróżka zębuszka, słuchajcie, a pokaż zęby. Masz, spoko, to nie do ciebie. Komu brakuje? Współcześniaków trochę. Słuchajcie, także jest fairy tutaj tale. Zobacz. Hal Penny, George V, ale zobacz, też go chyba na złoto pomalował. Ale nie? Ty złoto... żeś nawalił tych monet, jako wszystko współczesne, jakieś tam ciężarki. Mam chyba dwie albo trzy baby na wózku, no i najładniejsza jest ta, nie? No ten one penny to zrobił dzisiaj dzień, jak nic, nie? O, ja też szkoda, nie że to miedziany, ale i tak zarypisty, bo ja fajny, takiego jeszcze nie widziałem, nie? Fajny, o, fajny, no naprawdę zatyczkę, fajny. Zatyczkę, zatyczkę od zegarka kieszonkowego. No, no jest trochę, no dobra, żółwik, nie wrzuca jeszcze. Lecimy dalej. No i słuchajcie, Rafał przytargał takiego anioła śmierci, ale słuchajcie, zastanawiamy się bardzo, bo z tyłu te oczko to jest prawdopodobnie gold. I Rafał taką zawieszkę znalazł. I zobacz, ona wygląda tak, jakby była centralnie na goldzie. Nie, przebija coś tam widać? Tak, przebija tutaj miedziuchom jak nic. Przebija miedziuchom? Chociaż powiem ci, że mogło być na łańcuszku złotym. Mogło być na łańcuszku. A to jest co? To jest ten, nie? Jakiś bożek. Bożek, no indyjski, ale fajna taka zawiczka na szyję, no, nie? No, ale tutaj naprawdę wygląda to, słuchajcie, jak to wyszło, no to zawał serca normalnie, że oczko złote. No także fajna sprawa. To słuchajcie, woda już podchodzi zdecydowanie, a Michał tu jeszcze krzyczy, że coś ma, kurde, na sam koniec, zadowolony. Co masz, Misio? Kto jest królem Tamizy? Kto jest królem Tamizy? Zdecydowanie jest jeden król Tamizy. Jeden tokenowy król Tamizy. Mówiłem, że sobie. Piękny zajdę? Jest tokenik, no. Słuchajcie, jest tokenik dla Michasia. Spójrzcie, jak woda podchodzi już. Już nam się prawie kończy. Zaraz będziemy musieli się zmiatać stąd. Ale jest na samo zakończenie. Tokenik dla Michała.
Także gratulować. My robimy kiełbachę i będziemy się przenosić wyżej, słuchajcie. Słuchajcie, na sam koniec jeszcze taka przygoda. Łódka się wywróciła, ponton pomaga, próbują przepłynąć, ale oni się tam nie zmieszczą chyba na wprost. Ale po środku. Słuchajcie, do łódki się woda nabrała i mają problem, jak widzicie. Patrzcie, idzie dalej. Idzie pod wodę. Idzie nad nam. Słuchajcie. Oj. Taka akcja. To będzie płynęło. No to co? Pa, łódeczka. Pa. Także kochani, ostatni raz, kurde, normalnie w naszych uściskach basieńka. Także trzymaj się, kochana, tam naprawdę dużo zdrówka i dbaj o siebie. A my tu jesteśmy zawsze możesz wrócić, zawsze są drzwi otwarte dla ciebie, pamiętaj o tym. Pamiętam, kochani. Słuchajcie, do zobaczonka. Mam nadzieję, że niedługo wszyscy się spotkamy. Basia nas odwiedzi, ja wiem, oczywiście, że Basia nas odwiedzi. Póki co, trzymajcie się cieplutko, ja idę sobie popłakać. Hej! Pa, Basia! Chłopaki nie płaczą! To za dzień, kochani, słuchajcie, Basia wyruszyła, ale ona tu będzie, tak jak mówiłem, ona będzie z nami jeszcze nie raz. Chłopaki pokopali zdrowo, każdy zadowolony, imprezka mała była, małe pożegnanko. Ja wam ze strony emocjonalnej dużo nie pokazywałem, bo to jest nasza wewnętrzna sprawa. Tyle. Zostaw słupka taktycznego, jakąś łapkę w górę, cokolwiek do zasięgu i widzimy się w kolejnych przygodach, a Bóg wie, kto to będzie i gdzie to będzie i co to będzie. Pa, pa.